Burmistrz pozyskał aż 4 miliony złotych z unijnego funduszu na projekt pod nazwą Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie. Nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest wspomniany już wyżej burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie burmistrzu, co dzięki tym pieniądzom zmieni się w transporcie miejskim w Iławie? To jest kolejna dotacja, która rozbudowuje ten transport publiczny. Za te ponad 4 miliony, a tak naprawdę za 6 milionów, bo to jest cały projekt unijny, 4 miliony 200 tysięcy to jest dofinansowanie, duże dofinansowanie, 81% dofinansowania. Za te pieniądze kupimy najprawdopodobniej dwa autobusy elektryczne, troszeczkę mniejsze niż te obecnie jeżdżące po naszym mieście. I właśnie na bazie tych dwóch autobusów będziemy chcieli zbudować linię, która będzie przebiegała przez Gajerek. Pewnie nie będzie to taka linia tylko dedykowana Gajerkowi, ona będzie przebiegała też przez inne rejony miasta. Zobaczymy, czy to będzie nowa linia, czy może obecnie obowiązującą zmodyfikujemy, ale faktycznie chciałbym, żeby przez ulicy na przykład Gdańską czy Grudziądzką taka linia niewielkich autobusów przejeżdżała przez to osiedle, zabierała stamtąd mieszkańców i dostarczała czy to do centrum, czy to na przykład w okolice naszych cmentarzy. Ale to jest jeden główny taki duży zakup. Dodatkowo zakupimy kilkanaście biletomatów po to, żeby mieszkańcy mogli kupować te bilety już w samym autobusie, jeżeli na przykład nie zdążą kupić w kiosku czy w jakimś innym sklepie. Dodatkowo też zakupimy tablice informacyjne, które już stoją w naszym mieście. I co ważne, przebudujemy też za te pieniądze aleje Jana Pawła II. Tutaj chodzi mi o przystanki, które są przy rodzinie. One są dosyć oddalone, daleko od tej przychodni Rodzina i chcemy te przystanki po prostu przybliżyć. To jest pokłosie wielu takich głosów, zwłaszcza starszych seniorów prawnych, które docierały do nas, informowały nas o tym, że te przystanki są za daleko postawione wobec przychodni i chcemy je po prostu przybliżyć. I kolejny przystanek, który wybudujemy tym razem, to jest ulica Kopernika. Tam tego przystanku nie ma, to będzie nowy przystanek po to właśnie, żeby uruchomić linię, która będzie przebiegała z cmentarza ulicy Piaskowej, ulicą Wyszyńskiego, Kopernika i dalej w miasto. Dla mnie to jest istotne o tyle, że ta ulica Kopernika jest też może nie w ścisłym centrum, ale to jest naprawdę centrum miasta. Z jednej strony mamy duże osiedle mieszkaniowe, tak naprawdę z dwóch stron mamy targowisko, mamy markety i chciałbym naprawdę, żeby ta linia zafunkcjonowała i zbierała z tej strony też naszych mieszkańców, bo tak naprawdę tutaj autobusy nigdy nie docierały. Przyszły materiały, czy tak naprawdę dokumenty od marszałka do podpisania, przygotowujemy się do podpisania umowy. Jak wszystko pójdzie z planem w ciągu najbliższych tygodni, ta umowa zostanie podpisana. Projekt zakończymy w przyszłym roku, więc w niedługim czasie też poinformujemy mieszkańców, jak to będziemy etapować, od czego zaczniemy, co będzie najpierw, a co będzie później. No dobrze, jeszcze troszeczkę przy komunikacji. Docierają nowe informacje z prac nad przebiegiem trasy ekspresowej S5. To bardzo ważna trasa dla Iławy. Proszę powiedzieć, czy Iława jest bliżej, czy dalej tej arterii komunikacyjnej? Myślę, że troszeczkę bliżej, chociaż to nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Dlaczego? W zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku Generalna Dyrekcja poinformowała nas o czterech korytarzach. Jeden był blisko Iławy, drugi był blisko Lubawy, były jeszcze dwa kolejne, ale mówię tylko o tych dwóch pierwszych, bo się okazało teraz właśnie na dniach, że Generalna Dyrekcja będzie koncentrowała się tylko na tych dwóch korytarzach, właśnie na tym korytarzu iławskim i lubawskim. Teraz eksperci, projektanci siadają do pracy, będą projektować kolejne warianty tej drogi między Ostrudą a Grudziądzem, trasa około 90-kilometrowa i w toku tych prac zostanie zaproponowanych kilka wariantów. Oczywiście pewnie będzie jakiś wariant iławski, może Z2 nawet, kolejne warianty będą też lubawskie i to będzie taka przestrzeń nasza, tutaj naszej lokalnej społeczności, mieszkańców Iławy, przestrzeń dla naszego samorządu, czyli dla nas, dla Rady Miejskiej, dla wszystkich przedsiębiorców także, w zakresie takiej konsultacji, w zakresie lobowania, żeby jednak przekonać dyrekcję do tego, żeby ta droga iławska, wariant iławski został wybrany.
Ja oczywiście też będę w tych rozmowach brał udział, pewnie nasze środowisko jugowskie także. Argumenty mamy spore, ponieważ ten wariant, który został opracowany przez Generalną Dyrekcję, pokazuje, że ten wariant Iławski jest najlepszy. On został uplasowany na pierwszym miejscu. Więc z jednej strony moglibyśmy być spokojni, ale z drugiej strony wiem, że jeszcze walka trwa, argumenty trzeba wykładać i tutaj będziemy bardzo mocno akcentować. Ja będę też mieszkańców do tego zachęcał, przedsiębiorców do tego, żeby argumentować, że ten faktycznie wariant Iławski jest najlepszy. To się wszystko pewnie rozstrzygnie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Jesteśmy dalej w grze, piłka też jest po naszej stronie i będziemy tutaj dobijać się do Generalnej Dyrekcji, żeby zaprosiła nas do rozmów, bo wcześniej, jak o to prosiliśmy, to nawet dyrektor mówił, Żuchowski, że specjalnie, i tutaj wywołał nas do tablicy mnie i przewodniczącego Rady Miejskiej, że specjalnie nie chciał się na tym etapie spotykać, żeby nie być osądzony o stronniczość, więc mam nadzieję, że teraz będzie ten etap, żebyśmy mogli się spotkać i wspólnie na ten temat rozmawiać. A historia pokazuje, że walczyć należy do końca. Dokładnie. Kolejny temat to umorzenia podatków za rok 2020. Był to bardzo trudny rok, trzeba przyznać. Proszę powiedzieć, ile umorzono tych podatków i jakimi kryteriami urząd kierował się przy ich umarzaniu? Podatków umorzono więcej niż rok wcześniej, około 380 tysięcy, z czego to wynika, bo przecież ja też zadeklarowałem w kampanii wyborczej, że tych podatków będzie mniej i faktycznie ich jest mniej, bo w roku 2018 to była kwota 500 000 zł. A teraz mamy troszeczkę więcej niż względem roku 2019, ponieważ zgodnie z moją deklaracją uruchomiliśmy Iławski pakiet wsparcia, który był dedykowany iławskim przedsiębiorcom w tych trudnych pandemicznych czasach. Jeżeli okazało się, że rok 2020 czy dany kwartał był wyjątkowo trudny dla przedsiębiorstwa i to ta firma złożyła dokumenty potwierdzające tę trudną sytuację, to wtedy faktycznie przychylałem się do tych umorzeń. Czasami to były umorzenia 100%, czasami to były umorzenia 70%, 50 lub 30%, w zależności od sytuacji finansowej, ale faktycznie ja wiem, że z jednej strony mieszkańcy chcą, żeby tych umorzeń było mniej, bo to też jest więcej pieniędzy dla budżetu i ja oczywiście taką politykę dalej prowadzę i będę prowadził, ale ten rok 2020 był szczególny, ponieważ musieliśmy pomagać, chcieliśmy też jako samorząd pomagać naszym przedsiębiorcom przetrwać im te trudne lata, dlatego żeby już w tym roku kolejnym, 2021, zatrudniali pracowników, żeby płacili podatki i tak to właśnie będzie pewnie się odbywało, że ta pomoc miasta obok pomocy rządowej, która oczywiście też była, pozwalała przetrwać w tym trudnym okresie. Musimy sobie powiedzieć szczerze, że też taka pomoc to jest po prostu pomoc w ochronie miejsc pracy, prawda? To są miejsca pracy naszych mieszkańców, to są podatki z tych miejsc pracy, więc to nie jest tylko pomoc danemu przedsiębiorstwu tylko od tak, bo ma trudną sytuację, ale to jest pomoc tym pracownikom, którzy mają wtedy gwarancję, że nie zostaną zwolnieni, ale jeżeli nawet jakieś redukcje będą, to one będą mniejsze niż bez tej naszej pomocy. Zobaczymy, jak będzie się kształtował ten rok 2021. Na razie wszystko na to wskazuje, że ta sytuacja nie jest taka zła, jak być może się mogło wydawać. Stopa bezrobocia jest na niskim poziomie 5%. Jesteśmy drugim powiatem po Olsztynie, więc wszystko wskazuje na to, że mimo tych trudności ta sytuacja gospodarcza nie jest taka zła, jest w miarę stabilna, ale też będziemy się tutaj bacznie przyglądać. Jeżeli jakikolwiek przedsiębiorca będzie miał problemy, to jak najbardziej może liczyć na naszą pomoc. Na zakończenie temat podstawowej opieki zdrowotnej. Pojawiła się jaskółka nadziei w tym temacie. Czy w Iławie powstanie trzeci ośrodek zdrowia z dostępem do lekarzy rodzinnych? To jest pytanie. To jest tak, bardzo dobre pytanie. Zresztą mieszkańcy wielokrotnie już też nas o to pytali, prosili o pomoc. Wszyscy wiemy, co się działo w 2020 roku. Ja bym nie chciał już do tego wracać, ale właśnie na bazie tych wszystkich rozmów, tych sygnałów, zresztą też sygnałów z Rady Miejskiej, rozpoczęliśmy faktycznie rozmowy z firmą, która wstępnie wyraziła chęć tutaj pracy w Iławie. I to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo też dochodzą mi sygnały i to zostało potwierdzone, że mieszkańcy przepisują się i wyjeżdżają jakby poza teren Iławy, żeby szukać tej pomocy. My mieliśmy też sygnały z naszych iławskich tutaj POZ-ów, które pracują, że ich kadra, no niestety taka jest natura nasza ludzka, każdy z nas się starzeje, ich kadra też się starzeje. Za chwilę lekarze będą odchodzić na emeryturę i my nie chcemy czekać na ten moment. Chcemy im teraz pomóc tym POZ-om funkcjonować. Chcemy ich jakoś odciążyć w tej ciężkiej pracy, żeby ci lekarze, którzy pracują w tych POZ-ach, też mieli wyższy komfort pracy, prawda? Bo to też jest ich zdrowie. Ja się martwię po prostu o to, że w którymś momencie coś złego stanie się z ich stanem zdrowia. Zachorują, będą musieli odejść na emeryturę, a jak będzie trzeci podmiot, który ich troszeczkę odciąży, to wtedy będą mogli też być bardziej wydajni dla naszych mieszkańców.
Na dzień dzisiejszy nic nie mogę powiedzieć w 100%. Mogę powiedzieć tyle, że rozmowy trwają, intensywne rozmowy. Staramy się zabezpieczyć naszych mieszkańców, czy dać poczucie bezpieczeństwa w takim wyższym stopniu. Zobaczymy, co wyjdzie. Ja jestem na razie dobrej myśli. Jak tylko będziemy mieli sygnał, że faktycznie będzie takie porozumienie, będzie wola z dwóch stron, to o tym na pewno poinformujemy mieszkańców, poinformujemy także media nasze lokalne, wszystkie, żeby o tym wiedziały, więc pracujemy nad tym mocno. Ale jest jeszcze za szybko, żeby powiedzieć na 100%, czy tak faktycznie będzie. Trzymam kciuki za sukces. Zdrowie, jakby nie było, jest najważniejsze. Tak, to prawda, dlatego wsłuchujemy się w te głosy ze wszystkich stron, radnych, mieszkańców i POZ-ów i szukamy trzeciej drogi, która pozwoli nam jakby uregulować tą sytuację, która jest sytuacją trudną dla wszystkich tak naprawdę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziś moim gościem był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Przypomnę państwu, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Cały czas dbajmy o siebie i o innych. Do usłyszenia.